Jakub R., kryptonim Samir, urodzony 5 stycznia 1999 roku, dowódca grupy Bungie, choruje na zaburzenia kolorów, jedyny jaki widzi to zielone. Patryk B., kryptonim Kręgiel, urodzony 16 kwietnia 1993 roku, syn słynnego Kiero Poznania. Dawid Rzet, kryptonim Mr. Developer, urodzony 12 października 1997 roku, 70-latek ukrywający się w ciele 26-latka. Łukasz T., kryptonim Pan Zapałka, urodzony 5 lutego 1992 roku, wieloletnie doświadczenie militarne. Jakub Rokicki swoją przygodę z internetem rozpoczął od publikowania materiałów muzycznych na kanale Kuba Muzykuje, a to wszystko swój początek miało 23 maja 2012 roku. W tamtym okresie mogliśmy usłyszeć takie perełki jak amatorski beatbox, czy chociażby Kubę i jego gitarę. Po upływie 465 dni powstaje kolejny kanał, o nazwie Mergani, który staje się jego główną platformą, na której Kuba publikuje treści związane z różnymi grami. Na przełomie 2014 a 2015 roku Mergani na swoim kanale rusza z serią Gra Ja, której prezentuje sprzęt, ustawienia i wiele innych aspektów związanych ze sportowcami. Seria ta odnosi ogromny sukces, co pozwala dotrzeć mu do większej liczby odbiorców, dzięki czemu zaczyna wypływać na głębsze wody. Czy chociażby pojawia się na jednej z pierwszych nut Young Multiego? Nie wiem, występując w klipie. Mergani był też jednym z członków grupy Angels Boys Gang, stworzonej przez Multiego, która powstała w 2015 roku. Na ich kanale YouTube możemy znaleźć utwór Merganiego i Matiaksa F-School. Ograniczeni przez szkoła, z moją wypłatą to mógłbym polewać i moje. Zamknięte głowy to jest tego sedno, szkoła to jedna, życie przede mną. 22 stycznia 2016 roku Kuba przekracza liczbę 100 tysięcy subskrybentów. W niedalekiej przyszłości od tego osiągnięcia obok Kuby pojawia się 192-centymetrowy mistrz Śląska w MMA, Buxton, z którym nagrywają pranki. Postanowiłem, że sprankuję dzisiaj Kubę. W wojnie pranków wykorzystam permanentne markery. Kubi, budź się stary, trzeba odwieźć Magdę, ho, bo jest rano, chodź! 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 Stawaj stary, nie ma co nawet... Kuba, pono na chwilę. Przyglądamy się zdjęcie na Insta. O. Prowadzą transmisję na żywo, gdzie powstają przeróżne remiksy popularnych piosenek i wiele innych. No to 3 nuty, zagrajmy. Musimy kontynuować. Rok, 2 lata może szukałem tego, co chcę robić na YouTubie i powiem wam, że nawet do teraz, mimo to, że miałem serię Gra Jak, mimo to, że nagrywałem regularnie w którymś momencie, jakieś tam miałem osiągnięcia, które mnie zadowalały i jakoś to szło, to na przykład w tym momencie dalej nie wiem, co chcę robić, więc to nigdy się nie znajdzie tego tak naprawdę do końca. 16 marca 2017 roku Kuba wypuszcza swój pierwszy utwór muzyczny, zatytułowany Wiele Liczb. Jak to autor napisał, to spontaniczny kawałek i nie chce go kisić na dysku. Rok 2017 uzupełniamy pojawienie się na nucie Multiego, tym razem nie na teledysku, ale na ficie, w utworze Pytasz Mnie, na którym chłopaki wykręcili prawie 5 milionów odsłon. Zaledwie 7 miesięcy później na kanale Merganiego pojawia się utwór Awake, który gromadzi na ten moment ponad 9 milionów na samym YouTubie, nie wspominając tutaj o innych platformach. Nie ma już z nami ludzi, którzy byli blisko nas, mórz się w końcu obudź, zaczynam marnować czas, chciałbym go więcej mieć, chcę widzieć cię obok mnie. Muzyka tworzona przez Kubę miała to do siebie, że utwory, w które wkładał 100%, nie osiągały takich wyników, jakie by oczekiwał. Przykładem może być tutaj album Kuby 9:20 AM, po wydaniu którego powiedział coś takiego. Ten album był taki, że przez to, że to nie siadło, mi się odechciało to robić, bo stwierdziłem, że to kurwa tyle pieniędzy na to wypadać, to nie ma sensu. Cofnijmy się w czasie parę lat wstecz, przed tym jak Mergani wydał swój album, a dokładniej do momentu przeprowadzki do Środy Wielkopolskiej, gdzie Kuba zaczął współpracę z Isamu, któremu pomógł w wielu kwestiach związanych z YouTube'em, czy też spod rąk Merganiego wychodziły przeróżne hity od samego dychy.
Warto tutaj też wpleść wątek, o którym mało kto może pamiętać. W 2019 roku powstał poboczny kanał o nazwie Mergani and Friends, na którym pojawiły się dwie nuty i kanał został porzucony. Rzemieślnicza była też miejscem, w którym Mergani powrócił do streamowania na Twitchu. Jest live stream i macie wbić teraz, bo link jest w opisie i macie tam szybko wejść. 17 marca 2021 roku Kuba odpalił pierwszego streama, gdzie w piku oglądało go prawie 200 osób. Czyli widzowie, opłaca się streamować w takich godzinach, gdzie streamerzy kończą. Szanowni, ja wtedy zagarniam wszystko do mnie i mówię, zostawić follow, zostawić suba. Systematycznością i działaniem w grupie YFL przez rok działalności na Twitchu udało mu się zdobyć 182 tysiące obserwujących i zaliczyć wzrost widowni od 3 do 4 tysięcy na każdym streamie. Z miesiąca na miesiąc postać Merganiego była coraz bardziej rozpoznawalna na tej platformie. Na ten moment można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewielu wiodących postaci na Twitchu. Łukasz Tuszyński. Postać, która pojawiła się w internecie stosunkowo niedawno, a dokładniej przy starcie projektu Bungie, gdzie swoją pierwszą rolę odegrał jako chłop od koła fortuny. Stary, obcięte z pensji masz, nie? Łe, k***a, się złamałem. Od tamtego momentu historia wielmożnego pana Zapałki zaczęła nabierać tempa. Tuszol w gronie chłopaków pojawił się dzięki bandurze, którego poznał parę dobrych lat temu w poznańskim salonie tatuażu. Poznaliśmy się na turnieju Mortal Kombat bodajże. To był Mortal Kombat albo Tekken. Minęło zaledwie 5 miesięcy, a tuż i oprócz prężnego działania z chłopakami, 5 stycznia 2023 roku rozpoczął etap streamowania na Twitchu. Trochę was jest, myślałem, że będzie z 5 osób. Powiem wam tak, nie mam żadnego planu na streama, nie? W ogóle, nic. Lecimy, freestyle. Ej, lecę jak samolot, W niecały rok Tuszolowi udało się przekroczyć 100 tysięcy followersów. Z kolei pik widowni w jednym momencie na jego streamie wynosił ponad 9 tysięcy osób. Łukasz wielokrotnie wychodził sprzed komputera i zabierał widzów na IRL-e z łowiska, na których od czasu do czasu złowił rybę i zanęcił karasia. Serio? No i srałem nieraz w wodzie. Ale idzie ty. Aż bąbelki poszły. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze w życiu. O Tuszolu ciężko jest jeszcze zebrać wiele informacji bazując na tym, co mamy w internecie. Lecz nie mogłem go pominąć, a nawet nie chciałem tego zrobić w tym filmie, bo jest ważnym elementem całej układanki. Witam, bardzo fajne auto. Jak pan na to zarobił? Ja? Zrobiłem koło fortunę dla Bungie. Patryk Bandurski jako młody chłopak rozpoczął swoją karierę nie internetową jak większość, lecz sportową w poznańskim klubie rugby Poznania. Zaczęło się to od 12 roku życia, czyli lat 2006-2007. Mistrzostwa Polski rugby 15-osobowym. Srebrny medal na olimpiadzie młodzików. Wielokrotny mistrz Polski rugby 7. Reprezentant kadry Polski U19. U18 i U20 grałem w Ekstralidze rugby. Mistrzostw młodzików, ohoho, mistrzostw kadetów, o jest! Tam mam rekordy szkoły w bieganiu i tak dalej, wiem, że to nie to samo. Również z tym klubem jest związany jego ojciec, który jest tam kierownikiem. Bandura stawia kolejny ważny krok w swoim życiu, a dokładnie chodzi tutaj o początek działania w świecie rapu, w który wchodził jako 16-latek, co doprowadziło go do grupy Aspiratio Crew. Siemanko, z tej strony Aspiratio Crew. Siedzimy sobie właśnie na kwadracie tutaj z Bandim i z Igorem. 2 lipca 2013 roku na kanale Aspiratio Official pojawia się pierwszy kawałek Bandury z 15 opublikowanych w wydaniu pod tytułem Serum. Nie pytaj, kim jestem, znasz mnie doskonale. Przestań już szaleć, odpuść sobie ten balet. Nie mogę patrzeć, matki łzy, gorzkie żale. Kolejne lata w wydaniu Patryka były fokusowanie się na robieniu muzyki i współtworzeniem grupy, aż dochodzimy do momentu, gdzie w 2015 roku pomiędzy grupą Aspiratio a SB Mafią powstaje beef. Stary, miałem beef z SB Mafią. To znaczy polegał ten beef? No to żeśmy z Białasem się wyzywali w kawałkach. Białasek, to zabawnie wygląda z siekierką. Zwiększasz tylko brzucha, objętość desperowani jak Renton. Przewidź bandurkę, że tym razem ja go wydzwonię. Jak będę se otwierał burdel, odpalaj fotkę, co z tobą rzuciłem. I patrzę ty k***a, jak przerób się sukces, bang! Parę miesięcy od zakończonego beefu Bandura na swoim Facebooku informuje o tym, że opuszcza szeregi Aspiratio. W międzyczasie zaczyna robić kurs na trenera personalnego, lecz chyba lekko pomylił swoje powołania, bo o wiele lepiej będzie mu iść dietetyka w przyszłości. Ty świnko moja mała, a ty. O
kolei 28 czerwca 2016 roku Patryk za pośrednictwem Crack House wypuszcza utwór Co u mnie. Pytali co u mnie, spokojnie, Bandurski nie skończy w trumnie. Tamten moment jest kontynuowaniem przygody związanej z muzyką, gdzie z Hellfieldem Bandura zaczyna kręcić coraz mocniejsze wyniki w rapie. Przykładem może być tutaj utwór Piąta Rano, który zyskał na ten moment ponad 2,5 miliona odsłon na samym YouTubie. Lecę nad miastem jak tony soprano, odwracam palto. Lecę nad miastem i nie wrócę na noc, jest piąta rano. Przeskakujemy 2 lata od wydania nuty Piąta Rano, aż do 6 sierpnia 2020 roku, gdzie powstaje kanał Crack House Cartel. Jesteś aktualnie na swoim nowym kanale, jesteś youtuberem teraz. Zawsze o tym marzyłem. Pozdrawiam moich fanów, których nie mam. Na tym kanale można znaleźć backstage stworzenia muzyki i wiele innych aspektów związanych z ich działalnością. Małymi kroczkami zbliżamy się do szczytu, na który będzie wchodził Patryk, czyli początek streamowania na Twitchu. Pierwszy stream był taki, że miałem 30 widzów, po 2 godzinach byłem tak zestresowany, że udałem, że mi prąd, zadzwoniłem do Dagmary i mówię, Dagmara, musiałem wyłączyć, udaję, że padł mi prąd, bo jestem tak zestresowany, nie wiem co mam robić. Zacząłem streamować, ale nie było mi stać na komputer. Powiedziałem, dobra, no, biorę ten komputer na raty, biorę biuro na raty, najwyżej za 3 miesiące to zdam, nie będzie mnie stać i tyle, nie? Ja chciałem streamować już przed wakacjami, ale mówię, nie miałem pieniędzy. Pierwszy stream na kanale Bandura Cartel odbył się 15 września 2021 roku. Z dnia na dzień postać Patryka nabierała barw na Twitchu, chociażby poprzez streamy IRL z łysym pro. Od września 2021 roku do czerwca 2022 roku mija 9 miesięcy. Ten okres oznacza przekroczenie symbolicznej liczby 100 tysięcy obserwujących na Twitchu. W międzyczasie powstaje kanał Bungie, który odnosi ogromny sukces. Siemano, z tej strony Mr. Ginok i Bandura, czyli razem Bungie. Witamy nas w naszym nowym kanale. A dlaczego Bungie? O wszystkim dowiecie się w dalszej części filmu. Skąd naprawdę wzięło się to Bungie? Następnie mamy 5 listopada i pierwszą walkę w Federacji Fame MMA. A ja pamiętam, jak graliśmy na drugiej edycji Fame MMA koncert Bandura Hellfield. Kurde, Bandura, musiałbyś tu kiedyś zawalczyć, jesteś fighterem. Minęło kilka lat od tej sytuacji i teraz mam po prostu kosmos w głowie, bo to się dzieje. Śmiało można powiedzieć, że rok 2022 to rok Bandury. Dzięki działaniu w przestrzeni internetowej Patryk odebrał również swój pierwszy samochód z salonu. Płacz, szczęście i wdzięczność towarzyszyły mu tamtego dnia. Wiecie co, że ostatnio wszystko, jedyne co robię, to spełnią marzenia, nie? Jedziemy do Kuby, bo bez Kuby by mnie nie było. Bardzo dziękuję. Rok później Bandura doświadczy tych samych uczuć przy odbiorze BMW M4. Tylko tym razem płacz będzie mu towarzyszyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kiedyś nie miałem M4 i miałem prawo jazdy. Dziś mam M4 i prawo jazdy nie mam. Rozpocznij test na prawo jazdy. Dawid Rzeźnik, Dawidex, Mr. Developer czy tarnobrzeski Michael Jordan. Wiele wcieleń, lecz jedno jest pewne. Od dzieciaka miłość do koszykówki mu towarzyszyła. Przykładem mogły być tu lata 2012-13, gdzie z zespołem KKS Siarka Jezioro Tarnobrzeg pojawił się na Mistrzostwach Polski Mężczyzn U16. Rozegrał tam 11 minut, nie zdobywając żadnego punktu. Z kolei 2 lata później tych minut udało mu się zdobyć ponad 60, a punktów zawodnik Siarki Tarnobrzeg upolował aż 12. Gdy Dawid powoli zaczynał wchodzić w dorosłe życie, a koszykówka schodziła na drugi plan, podjął się przeprowadzki, a następnie pracy w krakowskiej pizzerii. Aż dochodzimy do momentu, gdzie 2 lipca 2020 roku krakowski pizzerman odpala swojego pierwszego streama na Twitchu, na którym gromadzi 4 osoby. Kolejne godziny streamowania mijały, aż nagle pojawia się rajd od DMG Poland, który lekko popchał Ginolda, dzięki czemu zaczął nabierać rozpędu na fioletowej platformie. Rozpędu z kilometra parę dobrych lat temu nabierał też pewien osobnik, który jest częścią historii Dawida. Zony to też jest naprawdę, to jest też taki typ, który jest szczery, który nikogo nie udaje w internecie, ale on we mnie to zarodził, nie? My siedzieliśmy na tesie, mówi, weź się zacznijcie streamować, może w któremuś wyjdzie. I ja się tak w to zaangażowałem. Gdy widownia na streamach Ginolda utrzymywała się w granicach od 100 do 150 osób, pracował nadal w pizzerii, ale postanowił podjąć ryzyko pod jednym warunkiem. Miałem złożony wniosek o partnera. I podobno ludzie wtedy mówili, że dostanie partnera za pierwszym razem jest mega ciężki. I powiedziałem, że jak dostanę za pierwszym
pierwszym razem partnera, to rzucę tą pracę. Partner Twitch, czyli tak w skrócie mówiąc wszelkie możliwości zarobku na tej platformie. I mówię tak, mam odłożone tak na... Jakbym złotówki nie zarobił ze streamowania, to tak na 3-4 miesiące mam. I po prostu rzucam pracę i ryzykuję, stawiam wszystko na jedną kartę. No i tak poszło jakoś. I jak widać, ryzyko się opłaciło, bo dzięki streamom Dawid poznał Merganiego i Bandurę w świecie Los Santos. Po czym znajomość przeniosła się do świata realnego, co owocowało do współtworzenia grupy YFL, a następnie powstaniem Bungie. W listopadzie 2022 roku zahaczamy również o pierwszą walkę w Federacji Fame, którą Dawid wygrał poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Rok później wraz z Bandurą nagrywają nutę z SBM Mafią, w której Ginold wspomina o jego kolejnej walce z Robertem Pasutem. Wygrałem sobie dwie walki. Limona M pakiet nie bita jak pasu. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. A ty kamery kiedy oddasz? Z racji tego, że chłopaki poznali się w GTA 5, mogę wam zdradzić, że słynny special na 500k jest tak długo przeciągany, ponieważ ekipa Bungie czeka na ogłoszenie GTA 6 i ich kolaboracji z Rockstar Games. Udało mi się zdobyć lekki przeciek gameplayu z pierwszej osoby. Teraz zwięźlej na temat, z czego jest znany tak naprawdę ten cały Ginold. Ja nazywam się Mr. Ginold. Z czego mnie możecie znać? Z takich kultowych tekstów jak Bo się kunia boje. Między innymi jestem współtwórcą Velo NLG filmy z Waży Oza. Komendy FOX! STOP! I tyle. Teraz już znacie członków ekipy Bungie, ale w końcu rozwiążmy temat, skąd naprawdę wzięło się te całe 3, 2, 1 Bungie. 3, 2, 1, Bungie! Dobrze was tu znowu widzieć, po dłuższej przerwie na moim kanale. Pracowałem nad historią chłopaków prawie 4 miesiące i mam nadzieję, że udało mi się to dowieść kontentowo. Jeżeli też tak uważasz, to zostaw coś po sobie pod spodem, pod filmem. Będę ci wdzięczny.